miesiąca mieszkańcy mogą korzystać z nowo wybudowanego centrum rekreacyjno-sportowego. Mamy tam dwa boiska, boisko do gry w piłkę nożną, w siatkówkę, w koszykówkę, do tego kort tenisowy, do tego jeszcze inna atrakcyjna architektura, jak nowoczesny plac zabaw, nowoczesna siłownia zewnętrzna, pantrak dla tych odważniejszych rowerzystów, który chyba cieszy się największym zainteresowaniem. Stół do ping-ponga, taki betonowy, mur spinaczkowy dla najmłodszych i najodważniejszych. Dużo, dużo atrakcji. I oczywiście zaplecze, budynek z zapleczem gospodarczym, piękna wiata, pod którą można usiąść, schronić się przed deszczem, przed słońcem. Teren jest ogrodzony i oświetlony, można więc z niego korzystać również wieczorem. Póki co od 7 do 21, ale to kwestia godzin jeszcze przed nami, zawsze to można uregulować i dostosować do potrzeb mieszkańców i ich zainteresowania, jeśli chodzi o godzinę otwarcia. Miejsce to ma być z czasem uzupełnione o dodatkową atrakcję. W planach jest jeszcze również nieduża tężnia solenkowa. Jesteśmy tutaj w godzinach porannych, mieszkańcy są jeszcze w pracy i w szkole, ale już po południu to miejsce będzie tętniło życiem, bo pomysł na centrum rekreacyjno-sportowe w Mnichu okazał się strzałem w dziesiątkę. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.